Dobry wieczór wszystkim Państwu. Witam Was ponownie, że tak powiem, za szklanego ekranu. Oczywiście i na żywo, i na żywo. A dlaczego, że na żywo, i na żywo? Bo oczywiście siedząc w tym Matrixie, korzystając z jego narzędzi, ale przekazując za jego pomocą, czyli znajdując tu pewną lukę i dziurę, rozpoczynamy dzisiaj kolejną audycję, kolejne rozmowy zaawansowane. No i mam przyjemność Państwu dzisiaj, że tak powiem, rozpoczęty tydzień temu wątek kontynuować. Poprzednio rozmawialiśmy sporo na temat reinkarnacji. Faktycznie określaliśmy reinkarnację mianem wszechobecnego procesu. I myślę, że z grubsza udało nam się ten efekt uzyskać. Dzisiaj akurat ja sam będę do Państwa miał okazję mówić i dzisiaj się skupię na trochę innym wątku, a mianowicie jako reinkarnacji, jako nie tylko procesowi, ale czemuś trochę głębszemu, czemuś, co pozwala zrozumieć, odczuć rzeczywistość, pozwala być w rzeczywistości. I dużo, dużo więcej. Tak naprawdę słuchacze, którzy mieli okazję wielokrotnie już słuchać naszych wykładów, a w szczególności mówiąc w tej chwili do słuchaczy, którzy ewentualnie po raz pierwszy nas słuchają, ten wykład, jak i wiele innych, będzie miał za zadanie Państwu tak naprawdę przybliżyć obraz rzeczywistości, zapoznać się z nią, poczuć tą rzeczywistość, dotknąć jej. Nie zaś Państwu powiedzieć tak naprawdę, jaka rzeczywistość jest, bo nawet zgodnie z tym, co dzisiaj planuję Państwu opowiedzieć, to rzeczywistość nie jest czymś, co możemy opowiedzieć, nie jest czymś, co możemy opisać. Jest, takie jest górnolotne hasło, istnieje, że rzeczywistość to jest, to być, to istnieć. I nawet takie pierwsze prawo, można powiedzieć, kosmiczne, czy też galaktyczne, czy wręcz fizyczne, to prawo istnienia. I zgodnie z tym prawem, reszta w sumie jest jakby jemu niemalże, można by powiedzieć, podporządkowana, chociaż podporządkowanie nie jest tu idealnym słowem, no ale właśnie z braków, że tak powiem, lepszych środków wyrazu, słowami się dzisiaj jak najbardziej będę posługiwać, a pozostaje, że tak powiem, w międzyczasie swojego wykładu, że tak powiem, w szczerym oczekiwaniu, że wielu słuchaczy, a mam takie odbiory na szczęście, że bardzo wielu słuchaczy sięga, szuka tych głębszych treści i nie bierze dogmatycznie w sposób tego, co ja przekazuję, bo nie o to, proszę Państwa, tutaj chodzi. Chodzi o to, abyśmy my, jako ludzie i jako dużo, dużo większe istoty, zrozumieli tak naprawdę siebie. Parę słów rzeczywiście dygresji ode mnie dzisiaj usłyszycie. No, wiele osób znających mnie wie, że mam do tego pewną tendencję, ale no jakby na swoim własnym wykładzie można sobie na to pozwolić. Wiecie Państwo co? Tak mi ostatnio nachodzą różne myśli i dzisiaj też w kontekście tej reinkarnacji opowiem o paru ważnych treściach, procesach, które nas dotyczą. Na pewno będę mówić dzisiaj o jedności, o doświadczaniu jedności, o rozumieniu rzeczywistości w bardzo szerokim pojęciu. Nie ukrywam, że postaram się wejść na dość głęboki poziom abstrakcji, choć jak najbardziej będę odnosić się też do czysto fizycznych, bezpośrednich i życiowych przykładów. No i oczywiście tradycyjnie po wykładzie jak najbardziej będę odpowiadać na Państwa pytania. Nawet bardzo się ucieszę, jeżeli zostanę nimi zarzucony, a jeżeli nie odpowiem na wszystkie, to, no to jakby trudno, trudno, że tak powiem, na następny raz lub ewentualnie na forum. Staram się względnie odpowiadać. No i też chciałem podziękować, zanim jeszcze rozpocznę wykład, podziękować Państwu za wiele bardzo cennych pytań, ponieważ i dla mnie one są rozwijające i czasami pozwalają spojrzeć na rzeczywistość z innej strony, a o to też trochę, proszę Państwa, chodzi. A żeby nie zamykać się w torowiźnie
swojego myślenia, żeby nie patrzeć właśnie na rzeczywistość jednostronnie, bo owszem, każdy z nas tutaj starający się rozwijać, rozwijający, poszerzający swoją świadomość, stara się oczywiście rzeczywistość jak najszerzej widzieć, ale szerokie widzenie to czasami nadal widzenie z jakiejś jednej strony. I pamiętajmy, żeby no właśnie pozwolić sobie na odstąpienie czasami od swojej własnej rutyny myślowej, bo o ile w rozwoju bardzo ważne jest, abyśmy my sięgali do głębi siebie, czyli rozumieli siebie i przyjmowali swoją subiektywność spojrzenia, to taka ważna myśl, która wynikała też z poprzedniego wykładu, że nasza subiektywność spojrzenia, o ile jest bardzo istotna, pamiętajmy, że nie jest jedyną subiektywnością. Ojej, halo, czy mnie słychać? Co tutaj się stało? Moment, moment. Kurczę. Disconnected. Grzesiu, urwało mi internet. To jest właśnie to. No, i znowu. Co my teraz robimy? To jest właśnie proces tym skrajnym. Halo, halo, czy mnie słychać ponownie? Halo, halo, czy jestem słyszany? Tak? Proszę o potwierdzenie, już słychać dobrze. Okej. Myślę, że w miarę udało mi się zorientować, kiedy urwało transmisję, także chyba się nie nagadałem na darmo. Okej, wracamy, ciągłość jest, cieszę się niezmiernie z tego powodu. Wracajmy, liczę, że nie urwałem wątku własnego myślowego i wróćmy, proszę Państwa, właśnie do wiarygodności. No tak, wiecie Państwo, wolałbym troszeczkę innego rodzaju wiarygodność w audycji uzyskiwać niż w wyniku przerywania się jej, ale nie szkodzi, poradzimy sobie i z tym. W ramach dygresji na marginesie może Państwo też zauważyli, że mam takie stare przyzwyczajenie. Niektórzy też mogli na to zwrócić uwagę, ja to obracam w formę żartobliwą. Czasami w takich sytuacjach zdarza mi się określić siebie jako w pewnym sensie w osobie trzeciej, czy też w liczbie mnogiej. Nie jest to bez powodu, dlatego że bardzo wcześnie, już wiele lat temu, i to jest właśnie, proszę Państwa, a propos reinkarnacji, miałem okazję odczuć, jakby to powiedzieć, wielość, wielowymiarowość swojej istoty, i w pewnym momencie faktycznie ten odbiór był taki wieloraki. To znaczy się, miałem swego czasu bardzo silne wrażenia zlepienia jakby z wielu istot. Jeszcze wtedy moja świadomość jako dziecka nie pozwalała mi odróżnić, co jest moim umysłem, co jest korsupem, i widziałem tylko osobne ciągi wpływające, że tak powiem, do mojego w zasadzie ciała. I rzeczywiście bardzo ciekawe efekty z tego wynikały, co Państwu jak najbardziej będę polecać. I właśnie to jest a propos jedności. Proszę Państwa, tak tytułem wstępu i reinkarnacji. Reinkarnowanie to jest, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, czyli tydzień temu, wcielanie się form, przechodzenie w zasadzie formy w formę, ale to bardzo różnej formy. Tak jak wcielenie następuje z poziomu naszego korsupa, czyli tej konstrukcji piątogęstościowej do naszej formy tutaj na trzeciej gęstości, czyli ciała, a jednocześnie pozostałych dwóch elementów, co najmniej dwóch elementów, czyli ciała drugogęstościowego, w zasadzie ciał drugogęstościowych i ciała czwartogęstościowego, jakim jest umysł, a w zasadzie ciał czwartogęstościowych, bo jest tam też wiele warstw zazwyczaj, jeżeli to wszystko działa poprawnie. No i w związku z tym następuje to teoretycznie wcielenie z poziomu piątej gęstości. Ale jest to, proszę Państwa, jakiś tylko drobny fragment całego procesu. Dlaczego o tym mówię jako takim istotnym? Choć poprzednio się wiele na ten temat wypowiadaliśmy, to jednak mam wrażenie, że niezupełnie nam się udało, nie zdążyliśmy być może dojść do tego
najważniejszego w sumie wniosku, że wcielenie, wcielanie się form, czy też przechodzenie formy w formę, następuje przede wszystkim na tym najgłębszym poziomie. Niektórzy nazwą to duszą, czy też duchem. I ja będę mówił o strefie nulifikacji. I proszę Państwa, to właśnie należy zrozumieć, że te wszystkie formy, bo nadal korpus jest bardzo konkretną formą i jest wręcz strukturą, podlega bardzo konkretnym ograniczeniom. I to nie jest ta najgłębsza treść, jaką posiadamy. To jest korpus, czyli tłumacząc właśnie corpus supremum z łaciny, czyli ciało najwyższe, jest nadal ciałem. Jest konkretną strukturą, formą, a więc najwyższą formą dostępną materialną. Niemniej jednak nie znaczy, że, jakby to powiedzieć, nie istnieją formy wyższe, czy też nie istnieje coś poza formami. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że istnieją wyższe formy, czyli czysta forma świadomości. I też czysta świadomość objawia się w naszych strefach nulifikacji. Można by powiedzieć, że strefy nulifikacji to takie wydzielone w pewnym sensie fragmenty przestrzeni, przestrzeni fazowej, czyli tych bazowych potencjałów. A więc to jest taki wydzielony bazowy potencjał, ten czysty potencjał, niektórzy powiedzieliby pierwotny potencjał, co ma dużo racji bytu. Ten pierwotny potencjał, który jako tako odzwierciedla no właśnie wręcz cały wszechświat. I co ważne, każdy z nas to ma, proszę Państwa. W każdym z nas drzemie ten podstawowy, jednocześnie pierwotny i jednocześnie zaawansowany niezwykle potencjał całego wszechświata. Dosłownie całego wszechświata. O tej wielości, mnogości form jeszcze pozwolę sobie opowiedzieć, ale już w tym momencie chcę Państwu zwrócić uwagę, że dostęp do tego, co można by powiedzieć jest najgłębsze, najważniejsze, co jest formą i co jest jednocześnie formą poza formami, czyli tej właściwej duszy, mamy tak naprawdę stale. Halo, halo, czy mnie dalej słychać? Bo widzę, że jakieś informacje, że coś rwie. Nie mam tutaj sygnałów z systemu, żeby mnie urywało. Czy mnie słychać dobrze? Proszę o informację na czacie. Jest ok. Dobrze. No właśnie, proszę Państwa. Strefa nulifikacji, czyli dusza właściwa. Proszę Państwa, wielokrotnie i w poprzedniej audycji także mówiliśmy o też także o karmie i długu karmicznym. Ale co to, proszę Państwa, jest? Można to rozpatrywać na bardzo wiele sposobów, ale przede wszystkim ten dług karmiczny, czy też karma, to różnego rodzaju reakcje na przestrzeni. I przede wszystkim na przestrzeni fazowej, czyli na poziomie samych potencjałów. To jest jakby wola potencjałów do samodoświadczenia, samouzupełnienia się i materializuje się ona bardzo różnie. Kiedy mówimy o długu jako takim, to mówimy częstokroć o napięciu na przestrzeni. Napięciu, które występuje pomiędzy konkretnymi strefami nulifikacji, a więc można by powiedzieć pomiędzy duszami. I ono daje jakby ten podstawowy ruch. I w związku z tym ten cały podstawowy ruch, można by powiedzieć, napędza wszechświat. Wprawdzie najgłębszym pojęciem rozumienia wszechświata wcale nie jest ruch, ale powiedzmy, że na poziomie objawowym na razie pozwolę sobie operować tym pojęciem ruchu. W każdym razie możemy sobie wyobrazić bardzo symbolicznie, że taka strefa nulifikacji to taka kula, taki obszar potencjałów. Coś może trochę na obraz tego, symbolicznie oczywiście, co Państwu w tej chwili pokazuję na obrazku. Taki zlepek różnych
potencjałów i płynących ciągów informacyjnych. I nasza relacja z innymi strefami nullifikacji polega na tym, że w każdej strefie jest troszeczkę inny potencjał. Jeden się przyciąga, inny się odpycha, jeden może czasami drugi uzupełniać, a czasami jeden z drugiego może coś wyrywać. I w momencie, kiedy następuje to jakiegoś rodzaju relacja, w szczególności na zasadzie uzupełniania wzajemnego, następuje coś w rodzaju przyciągania się. I wtedy te strefy nullifikacji się spotykają, wchodzą w interakcję. Dzieje się to na poziomie potencjałów i przestrzeni fazowej. A więc można by powiedzieć na tym poziomie subtelnym, czy też inaczej duchowym. Jak to się zmaterializuje, proszę Państwa, to już bardzo różnie bywa. Na poziomie przestrzeni egzystencjalnej spotkanie się dwóch stref nullifikacji może być widoczne gigantycznymi skutkami, ale możemy ich za bardzo też nie widzieć. To może być skutek taki bardzo przyziemny. Spotkanie się dwóch stref nullifikacji, poznanie się ich, to jakby wejście w wspólną rodzinę duchową może być. To może być, czyli to życie jakby razem, wręcz splecione wcielenia. To może się wiązać z tym, że będzie to nam jakaś osoba bliska. Uwspólnienie, wejście w interakcję stref nullifikacji to też możliwość wcielenia się gdzieś. My, proszę Państwa, nasze strefy nullifikacji, nasze dusze muszą wejść w interakcję z duszą Ziemi, ażebyśmy mogli się na Ziemi wcielić. Więc, a bardzo często dostaję tego typu pytania, zarówno od osób, które do mnie przychodzą czasami na jakiegoś rodzaju diagnozę, czasami piszą e-maile, ale i Państwo też tutaj bardzo często pisząc na czacie, pytamy się, co jest bardzo uzasadnione, o sens przychodzenia, sens wcielenia się na Ziemię. Jest naturalnie wiele sposobów, wiele możliwości, dlaczego to się dzieje. Nie słychać mnie znowu? Halo, halo? Halo? Czy jestem słyszany? Proszę o informację na czacie, czy dalej mnie nie słychać, czy słychać? Już jest dobrze, ok. Proszę Państwa, dobrze, kontynuujemy. Te relacje, które my otrzymujemy, one są zawsze po coś. I teraz my w momencie wcielania się także na Ziemię, no powiedzmy, że ten aspekt nas najbardziej interesuje w tym momencie, czyli dlaczego się wcielamy na Ziemi. Jeżeli chcemy to naprawdę sami zbadać, co gorąco polecam zrobić, to należy zobaczyć na tym najgłębszym poziomie przede wszystkim, jakie my mamy potencjały i jakie potencjały ma Ziemia i w jaki sposób my wchodzimy w tą interakcję z tymi potencjałami planety. Dlaczego, proszę Państwa? Bo gdybyśmy nie mieli możliwości wejścia w interakcję z potencjałami planety, właściwie z duszą planety, Ziemi, to byśmy po prostu nie mieli możliwości się tutaj wcielić. Oczywiście, że nie wszystkie nasze sprawy związane tutaj z wcieleniem będą koniecznie związane bezpośrednio z planetą, ale w zasadzie mógłbym wręcz powiedzieć, że gwarantuję Wam, że jeżeli jeszcze tego nie robiliście, to dostarczy Wam to bardzo, bardzo wielu odpowiedzi. I pamiętajmy jednak ważną sprawę, że w trakcie całego rozwoju, czy to będziecie doświadczać na poziomie indywidualnym, wewnętrznym, czy poprzez relacje z innymi istotami, przedmiotami, zjawiskami, bytami, to przepracowywanie czegokolwiek to nie jest, proszę Państwa, coś, co jest jakąś tak naprawdę techniką. To znaczy się, jest bardzo wiele w sumie ciekawych form i sposobów na rozwój, że tak powiem, przekazanych na Ziemi. I
Jak najbardziej też polecam z wielu korzystać. Natomiast nie ma czegoś takiego jak jednoznaczna formuła na rozwój. Dlaczego? Bo, proszę Państwa, przepracowanie czegoś to w zasadzie uzupełnienie czegoś, ale na tym najgłębszym poziomie, powiedzmy tym poziomie duchowym, czy też poziomie subtelnym, ja powiem na przestrzeni fazowej. I na tej przestrzeni fazowej to jest w ten czy inny sposób, można by powiedzieć, uzupełnienie luki potencjałowej w naszej duszy. Niektórzy powiedzą, no jak to? No dusza jest doskonała, no to jak ona może mieć lukę? Proszę Państwa, to nie do końca tak. Ta luka w duszy to nie jest wada, tylko jest to jej, można powiedzieć, specyfika, takie znamie indywidualności. Może nie jest to idealne słowo, ale ta indywidualność, którą posiada dusza, ona nabiera w momencie, kiedy redukuje się w pewnym sensie ta boska iskra, ten rdzeń, do poziomu ograniczonego potencjału, ograniczonej strefy, a w sumie i tak jest stale zatopiona w tym niemalże, a może dosłownie nieskończonym potencjale całego wszechświata, czy też całego wszechbytu. I o tym, proszę Państwa, my często zapominamy. Ja wręcz czasem jestem skłonny używać takiego stwierdzenia, że tutaj na Ziemi osiągane jest częstokroć mistrzostwo w zapominaniu, kim jesteśmy. Wręcz bardzo wiele istot przychodzi tutaj, żeby zapomnieć, kim jest, na bardzo różnym poziomie, bo zapomnienie to podstawowe najczęściej się uważa, że to na poziomie strukturalnym, czyli że nie pamiętamy, gdzie się wcielaliśmy. To oczywiście też nam daje pewien kierunek, pewien namiar i zrozumienie, ale nie to jest najważniejsze, proszę Państwa. To ta cała zabawa formą jest taką grą edukacyjną. I gra edukacyjna jest trochę dla nas samych, ale to my decydujemy i powinniśmy decydować, ile w tą grę chcemy się bawić i na którym poziomie. I oczywiście tutaj na Ziemi też jest bardzo ciekawa gra, ale bardzo dużo daje zrozumienia i takiego luzu, proszę Państwa, zrozumienie, że to jest swego rodzaju gra. Gra, która jest z drugiej strony bardzo poważna, bo gra to i nawet bawienie się rzeczywistością, doświadczaniem, proszę Państwa, nie oznacza, że jest to coś niegodnego uwagi, że to jest dziecinne. Jak się mówi, proszę Państwa, o dzieciach, to mówi się na różne sposoby. Mówi się, że dzieci patrzą na świat w czysty sposób. Częstokroć tak jest, bez wielu naleciałości. I jak się mówi o, jest takie hasło bardzo często powtarzane, czyli utrzymaniu tego wewnętrznego dziecka. To, proszę Państwa, nie chodzi o to, żebyśmy my byli infantylni, tylko żebyśmy w czysty sposób potrafili spojrzeć na rzeczywistość, żebyśmy rozróżniali w ramach dojrzewania nas, zachowali tą dziecinność w postaci zdolności bawienia się rzeczywistością, doświadczania na bieżąco tego, co nas dotyczy, a z drugiej strony zdolności do, czyli tej dorosłości, nabierali zdolności do mądrości, czyli tak naprawdę widzenia tej szerszej perspektywy, wręcz bycia tą szerszą perspektywą, co w związku z tym idzie rozumienia, że to jest zabawa, gdzie my mamy wybór traktować ją bardzo serio, traktować ją jako zabawę, traktować ją jako przyjemność. Jeśli chcemy, to też jako nieprzyjemność, bo tak jak w Szczęście Jaszczurze jest,
Możemy się oczywiście też rozwijać poprzez cierpienie, ale no to jest jakby nasz wybór. Tylko doszukując się, proszę Państwa, tego naszego wyboru, nigdy w pełni go nie odbierzecie, nie poczujecie, jeżeli będziecie go doszukiwać się tylko i wyłącznie na poziomie struktur. Ja tu znowuż posłużę się przykładem, powiedzmy trochę bezosobowym, ale bardzo często są do mnie pytania od wielu ludzi, a nie jest to dla mnie trudne do, powiedzmy, wybadania, o poziom chociażby wypełnienia korsupa. Proszę Państwa, jest to coś, co wiele mówi o strukturze danej istoty w danym momencie, ale wcale nie oznacza, że to dużo mówi o istocie. Dużo o istocie, proszę Państwa, mówi to, co ma ona w swojej strefie nullifikacji, czyli właśnie w duszy. To, co się manifestuje na poziomie struktur, jest objawem w zasadzie tego, co mamy w duszy. My poprzez te struktury mamy możliwość, jedną z wielu możliwości, przepracowania i uzupełnienia tego doświadczenia, bądź doświadczenia tego, co mamy w duszy. Wręcz bym powiedział, że przede wszystkim chodzi o ten ostatni aspekt. Wbrew pozorom to ta zabawa w to odgrywanie ról na ziemi, nie tylko zresztą na ziemi, ale tutaj powiedzmy w tym zapomnieniu jesteśmy bardzo mocno często, polega na takim takiej możliwości na świeżo spojrzeć na tą głębię, bo zdecydowana większość istot ludzkich ma niesamowicie, proszę Państwa, niesamowicie sprawny mechanizm z siebie wbudowany do oglądania właśnie swojej wręcz duszy, bo jednym z ważniejszych założeń ścieżki ewolucyjnej ziemskiej jest zdolność do sięgania rdzenia swojej istoty, czyli do sięgania do tej absolutnej głębi, do tego, co jest wręcz poza formami. Tylko, że my bardzo często tutaj uciekamy właśnie wszelkiego rodzaju formy, w czym oczywiście znany nam Matrix w tej chwili już jest świetny. Jest absolutnie doskonały. I teraz byłoby pytanie, no dobra, to co, mam porzucić wszelkie formy, porzucić wszelką materię? Nie, proszę Państwa. Jeżeli chcemy rozwijać się, to nie oznacza porzucenia rzeczywistości, tylko zdolność do odnalezienia się w rzeczywistości. O to tutaj chodzi tak naprawdę. Znaleźć swoje miejsce tam, gdzie tego miejsca nie ma. Stworzyć swoje miejsce tam, gdzie pozornie wydaje się, że nie można go stworzyć. To często się mówi o tym, że mój dom tam, gdzie ja jestem, gdzie ja go czuję. Tym domem to my jesteśmy sami dla siebie. To jest to miejsce, które my sobie po prostu wybierzemy jako takie. Ta rzeczywistość materialna nie ma możliwości i prawa nam narzucić, co jest tym naszym domem, oczywiście w cudzysłowie. Ale my mamy oczywiście absolutne prawo zdecydować, żeby zamiast nas rzeczywistość otaczająca, a właściwie nawet nie rzeczywistość, tylko jej namiastka, czyli Matrix, decydowała za nas o czymś. Tylko w tym zakresie, w którym my się zdecydujemy, przekazać tą decyzyjność. Ale zaznaczam ważną sprawę, proszę Państwa. Brak podejmowania decyzji w różnych zakresach też jest podjęciem decyzji. Jest takie powiedzenie, które ja bardzo często i chętnie używam i myślę, że ono tutaj dobrze pasuje, że albo realizujemy swoje marzenia, albo czyjeś. I
Nie będę tu wchodzić w struktury tego świata, kto rządzi tym Matrixem, kto nie rządzi, bo nie jest to sedno tego wykładu. Ale to nie ma nawet, proszę Państwa, większego znaczenia, czy to są dobre, czy złe istoty. Ale są to inne istoty. Żadna inna istota nie powinna, wręcz nie może za nas decydować o nas. Chyba że my wyrażamy na tą zgodę. Nie określając sami siebie, zostawiamy wolną przestrzeń na to, żeby inne istoty określały naszą przestrzeń. To jest wydanie zgody. Proszę to zrozumieć. Tu pojawia się pewien problem. Bo jeżeli każdy z nas pomyśli sobie, OK, określam swoją przestrzeń, dobra, tu jest rama, tu jest rama, tu jest rama, tu jest ściana, tu jest blokada, tu nie wolno ci wchodzić, to jest mój obszar, nie dotykaj mnie. Wchodzimy w bardzo silny terytorializm. W całym rozwoju, proszę Państwa, w odkrywaniu swojej duszy i w tym całym procesie wcielania, reinkarnacji, odnawiania się form, przechodzenia formy w formę, nie uczymy się tych różnych technik, sztuczek, umiejętności, po to, żeby być super technikami od procesów fizycznych wcielania się albo zdolności obracania się wśród ludzi w Matrixie i zarabiania nieskończonej ilości pieniędzy lub uzyskiwania olbrzymiej ilości wpływów władzy albo błyszczenia, albo niebłyszczenia, albo bycia pamiętnikiem, ascetą, wojownikiem, zdobywcą albo Bóg wie jeszcze czym. Robimy to po to, ażebyśmy mogli odkryć prawdziwych siebie. A wiecie, jaki jest częstokroć najznakomitsza sztuczka na to, żeby móc odkryć siebie? Zaprzeczyć sobie. Jak nie potrafimy w drodze prostej siebie odkryć, to sobie zaprzeczamy. Ponieważ mamy mechanizm wolnej woli i żeby siebie doświadczyć, żeby być sobą, a nasza dusza jest w zasadzie nieśmiertelna, to nie jesteśmy sami wprost jej sobie zaprzeczyć. Nie jesteśmy w stanie wyprodukować innej treści w sumie niż te najgłębsze treści, które w sobie mamy. Ale jest na to obejście. Jest na to obejście w postaci pozwolenia innym istotom na decydowanie za nas. I mamy taką opcję. Czy to jest źle, czy to jest dobrze? Ja, proszę Państwa, nie będę tego oceniał. Wyrażę swoje absolutnie subiektywne zdanie, które jest bardzo proste. Jedno i drugie jest potrzebne, czyli i czucie siebie jako istotę, i możliwość nieczucia siebie, tylko że tego nieczucia siebie w tej chwili na Ziemi jest po prostu za dużo. I owszem, ja sobie doskonale zdaję sprawę, że też jest to proces potrzebny do przerobienia pewnych kwestii i treści w nas, ale ten proces powoli powinien już dobiegać końca. I to my zdecydujemy, czy zacznie dobiegać. Każdy sam w sobie i poprzez to też ewentualnie wpływ na innych. A wiecie, dlaczego tak ważne jest, jak się mówi często, rozwój zacząć od siebie? I zrozumieć siebie i zacząć od innych. Cała transformacja rzeczywistości, czyli właściwie to wręcz właśnie ta reinkarnacja, bo to, co ma się zadziać z cywilizacją, proszę Państwa, to ma się cywilizacja ponownie wcielić. To przechodzenie stopniowe, czyli wchodzenie w tej chwili tych, w zasadzie wręcz bym powiedział, cudownego pokolenia dzieci, co stopniowo wreszcie następuje, to jest na planie fizycznym wcielanie się. Ponowne, można by powiedzieć, że nasza planeta stopniowo przechodzi w kolejne wcielenie. A my uczestniczymy w tym całym procesie. Ale my, proszę Państwa, tak jak reinkarnuje się planeta, tak jak my reinkarnujemy swoją formę, to jest odnawianie siebie. To jest tak jakby odświeżanie odczytu z przestrzeni, przekazywanie, odświeżanie tej
można by powiedzieć, rdzenia boskości na siebie w tej chwili. Dokładnie w tym momencie i dokładnie we wcześniejszym momencie i dokładnie w przyszłym momencie, bo to jest w każdej chwili możliwe, było, jest, będzie i od nas zależy, czy się na to decydujemy. Ja nie mogę tego Państwu narzucić i nie chcę tego nikomu narzucić, ale ważne jest, żebyście mieli świadomość, że taka możliwość istnieje. Bo widzicie, to jest jeszcze tak, że w tej wielkości, wszelości wszechświata, możliwości doświadczania absolutnie wszystkiego, mając ten wybór, mamy prawo do wielu rzeczy. I tak jak ja w tej chwili też mam prawo do swojego subiektywnego zdania, a brzmi ono, proszę Państwa, tak, że jeżeli ja mam wybór, to ja wolę wybrać drogę rozwoju poprzez budowanie siebie, a nie niszczenie. Poprzez szczęście, a nie cierpienie. Poprzez przypomnienie, a nie zapomnienie. I nie jest to tak, proszę Państwa, że któraś z tych form jest lepsza albo gorsza. Zaznaczam to. Każdy ma prawo ją indywidualnie sobie dobrać, tylko że zbyt wiele istot w tej chwili na Ziemi zapomniało o tym drugim biegunie, o którym ja w tej chwili powiedziałem. Czyli nadal jest zbyt mocne myślenie, takie często nieświadome, bo teoretycznie każdy powie, że chce szczęścia, ale w praktyce zdecydowana większość ludzi w sporej części rozwija się właśnie poprzez cierpienie. Nie chodzi mi o krytykę, proszę Państwa. Chodzi o to, żebyśmy byli w tej prawdzie, powiedzmy. To znaczy się, niektórzy się pytają o definicję prawdy. Można na to spojrzeć różnie. Prawda to bycie w absolutnej szczerości ze swoją istotą. W trakcie procesu reinkarnacyjnego my zbliżamy się do prawdy, prawdy absolutnej właśnie poprzez to, że stajemy się szczerzy wobec samych siebie. Może to głupio zabrzmi, ale w pewnym sensie my w całym cyklu reinkarnacyjnym uczymy się kłamać po to, żeby potem nauczyć się szczerości. Tak oczywiście nie każda istota ma, bo tych możliwości i form wcielania się, ścieżek ewolucyjnych jest bardzo dużo i one się oczywiście między sobą różnią. Ja tutaj celowo generalizuję i jeżeli ktoś z Państwa poczuje, że jest inaczej, niż ja w tej chwili mówię, to jest bardzo duża szansa, że ma rację w tym, bo ja przedstawiam taki stereotypowy model w tej chwili, który z założenia jest tylko statystycznym opisem rzeczywistości, nie rzeczywistością. Przypominam, słowa nie są rzeczywistością. Słowa są odbiciem rzeczywistości, zwierciadłem rzeczywistości. Nawet same myśli są tylko zwierciadłem rzeczywistości, też nie są rzeczywistością. Możecie zadać pytanie, co jest zatem rzeczywistością? Też sobie je zadaję. I w dalszej części wykładu troszkę jeszcze powiem na ten temat. Ale wracając do wielu ważnych kwestii, tutaj w zakresie tej merytoryki reinkarnacji, chciałem Państwu jeszcze dodać takich parę ważnych wątków. A mianowicie, że żebyście pamiętali, że posiadanie tej strefy nullifikacji, czyli duszy właściwej, jest przypisane absolutnie każdej jednej istocie i ta równość, o której się tak hasłowo bardzo często mówi,
Równość wobec, jak niektórzy powiedzą, prawa rzeczywistości, świata, wszechświata, praw kosmicznych nie polega na tym, że jest tak samo wszędzie, że dla wszystkich to samo, że jesteśmy tacy sami, tylko że mamy pełne prawo do tego samego, mamy dostęp do tego samego, jesteśmy z tym samym źródłem połączeni, jesteśmy w tym samym wszechświecie, w tym samym źródle i możemy doświadczać absolutnie wszystkiego w tym, zrobić przynajmniej teoretycznie absolutnie wszystko i też za absolutnie wszystko mamy prawo ponosić odpowiedzialność, a właściwie wręcz mógłbym powiedzieć, że ponosimy odpowiedzialność za wszystkie nasze posunięcia, ale nierozumianą jako karę. Proszę Państwa, właśnie to jest kolejny element, który chciałem poruszyć. Odpowiedzialność za swoje czyny. W całym też cyklu reinkarnacyjnym, jak ktoś mówi, że jaka karma mnie spotkała, o tutaj kara boska za to, że coś tam zrobiłem 10 wcieleń temu i teraz muszę tego doświadczyć. To nie jest, proszę Państwa, kara. Nie ma żadnej kary za grzechy, zrozumcie to. To jest celowy kit i program wciśnięty nam do głów po to, żebyśmy my właśnie byli na ścieżce cierpienia i w związku z tym karmili negatywne byty, które oczywiście mają też pełne prawo do bycia na tej ścieżce i wybierania tak, ale my nie musimy tego wybierać. My możemy wybrać to, że nasz rozwój będzie się odbywał w zgodzie z nami. Czyli doświadczaniem swojego wnętrza, budowaniem, tworzeniem, szczęściem. To jest wybór każdego. I w dużej mierze to zależy mimo wszystko od zrozumienia też tych strukturalnych programów, tych przyziemnych programów, czyli chociażby tego, jak my podchodzimy do siebie i do drugiej istoty. Czy widzimy to tylko narzędziowo, czy jednak widzimy tą głębię, albo chociaż chcemy widzieć tą głębię, czy szukamy tej głębi. Bo ważna jest, znowu ja wspomnę, ta szczerość wobec siebie. Szczerze się zapytajcie, czy odbierając inne istoty, czy siebie widzicie, czy tylko na siebie patrzycie. Czy odbierając inne istoty, patrzycie na nie, czy je rzeczywiście widzicie? Czy chcecie tylko patrzeć na czyjeś potrzeby, czy chcecie je widzieć? Ostatnio, proszę Państwa, wiem, że to są dygresje na marginesie, ale myślę, że ważne w tej całej, tym procesie reinkarnacji jest zaznaczenie paru takich ważnych treści. Ostatnio tutaj nawet w grupie mieliśmy okazję rozmawiać, co lekko rozbawiło część osób. Wspominałem o takiej treści, którą określiłem mianem miłosierdzia. Bardzo odróżniającego się, proszę Państwa, od litości. Litość jako, szczerze mówiąc, złośliwy program. Teraz możecie powiedzieć, co to Jacek jest bezduszny, mówi, że nie ma, że nie, że litość jest zła. Nie, nie jest zła, ale jest programem ograniczającym i jest poważnie ograniczającym programem przed miłosierdziem. Litość, proszę Państwa, wychodzi z energii żalu i smutku i cierpienia. Nie należy mieć wobec innych istot litości. Zauważcie, że czujecie się często źle, jeżeli ktoś wobec Was czuje litość. Wiecie, jaka jest recepta? Miłosierdzie. To brzmi tak bardzo, powiedziałbym, teraz mogę brzmieć trochę jak ksiądz na kazaniu, nie o to mi może chodzi, ale to, proszę Państwa, jest miłosierdzie. To jest zdolność nasza do adekwatności w rzeczywistości. I oto też to jest ta nauka cała w reinkarnacji, żebyśmy my znajdywali swoje miejsce w rzeczywistości i innych istot w rzeczywistości. Proszę Państwa, miłosierdzie, czyli zdolność też do okazania miłosierdzia, to jest też zdolność do dania innej istocie tego, co ona potrzebuje. Słychać mnie? Tak. To jest zdolność, proszę Państwa, do dania innej istocie tego, co potrzebuje. Jeżeli czujemy, jesteśmy pewni, że dla danej istoty jest dobre, bo ona potrzebuje tego w tej chwili,
Co? Słychać mnie? Halo, halo? Czy jestem słyszany? Dobrze. Proszę Państwa, jeżeli inna istota będzie potrzebowała, poprosi nas o kromkę chleba, a my czujemy, że dla niej to jest ważne, to możemy jej tą kromkę chleba dać, jeżeli czujemy to miłosierdzie. Jeżeli czujemy, że nie jest dla niej to dobre, to nie będzie niczym miłosiernym jej tą kromkę chleba dać, jeżeli wiemy, że uczyni coś z tym złego. Jeżeli przyjdzie do nas ktoś i poprosi o 2 złote, to jest nasza wewnętrzna moralność i głębokie tak naprawdę wyczucie i dobra lekcja, czy wyczujemy, czy to jest dobre dla tej istoty. Możecie powiedzieć, nie powinniśmy oceniać. Ale to nie chodzi o ocenę. Tu chodzi o wczucie się w całą sytuację naprawdę na głębokim poziomie. Takie drobiazgi mają olbrzymie znaczenie. Czy wydacie tej osobie 2 złote? I nie chodzi o to, żebyście logicznie ocenili, czy ona wyda na chleb, czy na wódkę. Chociaż też jest to jakiś pomysł. Ale żebyście poczuli, czuli się w siebie, w rzeczywistość i postanowili coś, albo czegoś nie postanowili. Bo miłosierdzie to danie komuś czegoś, tego, czego ta istota też potrzebuje do rozwoju. A jak do rozwoju potrzebuje, żeby jej nie dać tych 2 złotych i wyciągnęła lekcję, to też dobrze. A jak potrzebuje, żeby komuś przyłożyć w gębę, tak brzydko mówiąc, tak? Mówię całkiem serio. Jeżeli ktoś tego potrzebuje do rozwoju, to miłosiernym jest dać mu. A nie litość w postaci, nie wolno mi tego zrobić. To jest ograniczenie, proszę Państwa. Ja nie mówię, żeby to robić. Ja mówię tylko, żebyśmy wyszli poza ograniczenia i wczuli się naprawdę w rzeczywistość. Nie ma nic chwalebnego w tym, że jakiś program nas ograniczył w działaniu. Oczywiście znowuż tu wchodzi adekwatność. Nie chodzi o to, żeby z programami walczyć. Bo jeżeli my się wczujemy w siebie, naprawdę głęboko w danym momencie, bo to nie jest tak, że usiądziecie sobie w medytacji, wczujecie się w siebie, wyjdziecie na świat, a ja już się wczułem w siebie, to jest wszystko git. Wczuwanie się w siebie, bycie w sobie i ta przytomność, bycie tu i teraz jest w każdym momencie naszego życia. To jest to, jak my się zachowamy w danej chwili. Dlaczego mówię o tym wszystkim w procesie reinkarnacji? Bo te wszystkie nasze życia wcześniejsze są splecione z tym, które jest w tej chwili. Te życia nasze przyszłe są splecione z tym życiem, które jest w tej chwili i z tymi, które były i z tymi, które będą. To bycie tu i teraz to jest zdolność do dokonywania wyboru w każdym momencie naszego życia, naszego istnienia. Nie ma jakiegoś jednego testu. Nie ma nagrody ani kary. Nie ma grzechu. Jest bycie w sobie albo bycie mniej w sobie. Bo w zasadzie nie ma niebycia w sobie. Możemy siebie odbierać w pełni albo z opaską na oczach, z zatkanymi oczami, z zatkanym nosem. Wtedy siebie odbieramy mniej. Ale jest ten podstawowy czynnik. To właśnie iskra Boża, że my stale jesteśmy. Bo mamy tą nieśmiertelną duszę i tego nie przerwiemy. Więc zrozumcie, proszę Was bardzo, że doświadczanie jest, można by powiedzieć, tą największą nagrodą, którą możemy otrzymać. Ale od naszej decyzji zależy, jak z niej korzystamy. No dobrze, widzę, chyba więcej zrobiłem dygresji na marginesie, niż się spodziewałem, co jest w sumie dla mnie normalne. Myślę, że wielu stałych słuchaczy trochę mnie z tego zna i faktycznie jak wchodzę z dyskusji z drugą osobą, to może to temperowanie mnie jest dobre, może nie. Nie mnie to oceniać, ale wiecie Państwo co? Mnie bardzo zależy na tym, żeby
przekazać właśnie tą możliwość odbioru jakiejś głębi, żebyście się naprawdę zastanowili, bo ta wiedza, na której ja się tu skupiam, a bardzo lubię gromadzić dużą ilość wiedzy, bardzo lubię się ją cenić, ale ona nie jest po to, żebym ja Państwu właśnie przekazał jakąś formę, tylko jest po to, żebyście poznali jakąś jedną z wielu form, która pozwoli Wam przejść poza formę. O to mi tak naprawdę chodzi. Jeszcze jeden taki szerszy temat chciałem omówić. No może dwa. A mianowicie, proszę Państwa, same kwestie cyklu wcieleń. Troszeczkę poruszyliśmy to w poprzednim wykładzie tydzień temu z Janną. Dzisiaj lekko jeszcze opowiem sam od siebie w tym wątku. Proszę Państwa, bardzo często w wielu filozofiach, w wielu odbiorach i przemyśleniach ludzi jest takie zastanowienie, w sumie jest ono dosyć głębokie, a mianowicie, że utykamy w tym obiegu ewolucyjnym, w tych cyklach wcieleń. Zamknięte koło wcieleń, z którego nie możemy się wyrwać. Proszę Państwa, to jest i prawda, i nieprawda. Rzeczywiście świat, wszechświat daje takie rozwiązanie jak cykl wcieleń. Ale faktycznie nie jest to jedyne możliwe rozwiązanie. Jest tak, że my w trakcie ewolucji uczymy się doświadczać siebie coraz bardziej. I w ramach tego doświadczania coraz bardziej decydujemy się, jakich to form chcemy doświadczać i rozwijać. Bo właściwie można spojrzeć na to z różnej strony, ale w sumie nasza, powiedzmy, ta nieśmiertelna dusza na dobrą sprawę w trakcie naszej ewolucji, naszej formy nie tyle się rozwija, co uczy się używać coraz bardziej zaawansowanych form do tego, ażeby w coraz bardziej zaawansowany sposób sama siebie mogła odbierać. A te formy to są takim dodatkiem i częstokroć jest tak, że od nas zależy, kiedy tą daną formę porzucimy. Jeżeli jesteśmy na ścieżce ewolucyjnej oddolnej, która jest najpowszechniejszą ścieżką ewolucyjną w tym wszechświecie dla istot, zaznaczam, nie jedyną możliwą, to zwykle to wygląda tak, że my przechodzimy od form prostych do coraz bardziej zaawansowanych. Ale przechodzenie od tych form prostych do zaawansowanych, zaznaczam, nie jest jedynym rozwiązaniem, bo te formy dalej są tylko jakąś tam nakładką na to, co jest w nas. Bo nasza strefa nulifikacji, nasza dusza jest stale w połączeniu ze źródłem. Czy też powiem rdzeniem, niektórzy powiedzą Bogiem. Nie ma możliwości zerwać tego połączenia. Jest wiele takich teorii, bardzo ciekawy. Nawet czasami pojawia się taki tekst w internecie przez wiele osób kopiowanych. Mi się on bardzo podoba. Z takiego, że tak powiem, no w sumie wypowiedź Einsteina, który na studiach, że tak powiem, w pewnym sensie spiera się z profesorem i opowiada o takiej kwestii, że nie ma czegoś takiego jak zimno, jest tylko brak ciepła. I w związku z tym jest później konkluzja, że nie ma czegoś takiego jak zło, czy nie, no nie ma tego, powiedzmy, negatywu, jest tylko brak Boga. Wiecie Państwo co?
Jest to bardzo ciekawe przemyślenie, ale powiem wprost, że ja się w ogóle z nim nie zgadzam. A wiecie, dlaczego się nie zgadzam? Bo nie ma czegoś takiego jak brak Boga. Po prostu jest najwyżej brak doświadczania Boga. Niewidzenie tego doświadczania. I tyle. My nie możemy być odcięci od źródła. Zrozumcie to. Nigdy nie jesteśmy, nigdy nie byliśmy, nie będziemy. My możemy udawać, że nie jesteśmy podłączeni do źródła. Tak jak się mówi o tej miłości, niech będzie miłości. My nie możemy nie być w miłości. Być albo nie być w miłości. My możemy udawać, że jej nie mamy. My możemy o niej zapomnieć. To tak samo jak wykonujemy różne rzeczy rutynowo na co dzień, proszę Państwa. Jak idziemy na spacer i mamy w tym wprawę w chodzeniu, to możemy nie pamiętać, że chodzimy. Możemy nie pamiętać, że mamy nogi, bo nas nie bolą, ale to w ogóle nie oznacza, że przestajemy je mieć. Halo? No, słyszę, że coś się przerwało. Halo, halo? Czy mnie słychać? Proszę o sygnał, czy mnie słychać ponownie? Słychać. Dobrze. Jeszcze raz powtórzę. Jeżeli my chodzimy sobie na spacer i mamy w tym wprawę, to my, proszę Państwa, nie czujemy, że mamy nogi, bo często o tym zapominamy, bo robimy to nieświadomie. To o to tutaj chodzi. Nie jesteśmy świadomi, bo nie chodzimy świadomie swój krok. Ale to w ogóle nie oznacza, że nie chodzimy, że nie mamy nóg. To tylko oznacza nieświadomość tego faktu. Niezauważanie go. A to stale jest. Nie ma, proszę Państwa, w tym wszechświecie tej rzeczywistości czegoś takiego jak pustka, brak miłości, czy brak Boga, czy jakkolwiek chcecie to nazwać. Jest co najwyżej niedoświadczanie tego świadome. Tak, proszę Państwa, tu świetne porównanie na czacie. Pozwolę sobie zacytować. Tak jak ryba nie zauważa wody i tak jak my, proszę Państwa, często nie zauważamy, że jest powietrze. Jeżeli nie wchodzimy, nie zaczynamy świadomie oddychać, to nie zauważamy, że w ogóle oddychamy. Chociaż jest to tak szalenie ważny proces. Jeżeli bylibyśmy w miejscu, gdzie nie ma powietrza, to nas nie będzie. Po prostu. Istoty nie mogą się pojawić tam, gdzie nie ma tej, że tak powiem, nazwijmy, dotyku Stwórcy. Jeżeli ewentualnie gdzieś nie ma dotyku Stwórcy, to nie ma i istot. Po prostu. Bo owszem, istnieje coś w rodzaju pustych przestrzeni we wszechświecie, ale one służą funkcjom, można by powiedzieć, czysto mechanicznym. Miejsca, gdzie nie ma, powiedzmy, tego ducha. O tym duchu chciałem Państwu jeszcze dzisiaj trochę powiedzieć, bo w każdej takiej formie jest trochę ducha. Wiele jest takich filozofii na temat, jakby to powiedzieć, no, niech będzie, animistycznych. Animizm, proszę Państwa. I w tym animizmie jest tak, że w tych filozofiach, bardzo często w wielu filozofiach i zresztą dostępnych też, że tak powiem, były i na ziemiach tutaj słowiańskich i polskich, dopóki, ja powiem wprost, nie zostały wytępione, rozumiano, że ten duch, ta boskość, ta iskra jest absolutnie we wszystkim. I mówiono o tym, że w wielu istotach istnieją jakieś duszki, potencjały. To oczywiście ponieraz się dzieje, ale przede wszystkim chodzi o te potencjały. Każda istota odzwierciedla jakiś aspekt tej boskości. Możemy tak to sobie nazwać. A jak to się ma, proszę Państwa, do całego cyklu wcieleń, o którym chciałem wcześniej powiedzieć? Wyrywać się z niego albo nie wyrywać. Wiecie co? Jest to możliwe. Jest to możliwe.
Jest to i proste, i to jest trudne jednocześnie. Ale po pierwsze, nasze cykle ewolucyjne są w pewnym sensie, jeżeli jesteśmy na tej ścieżce oddolnej, od pierwszej do siódmej gęstości. Jeżeli dojdziemy do siódmej gęstości, sięgamy tej jedności i nie musimy się już wcielać. Właściwie to nawet jak wyjdziemy już poza struktury, czy przejdziemy na szóstą gęstość, też już w sumie nie musimy się wcielać. Możemy. Możemy doświadczać świata form, ale nie musimy. I wiecie co? Jak wam to w ogóle przekazać i powiedzieć? No, przyznaję, czasami mam trudności z ubraniem tego w słowa. Ale tutaj, że tak powiem, korzystając z własnej ściągawki, przygotowałem dla państwa taki nawet więcej niż jeden zwrot, gotowy tekst. Tutaj pozwolę sobie jeden z nich wyświetlić i przeczytać. Proszę państwa, zresztą to jest mojego w sumie pomysłu, taki zwrot krótki. Możecie się zgodzić oczywiście lub nie, ale proszę o przemyślenie go jak najbardziej. Być w jedności to być ponad indywidualnością, a nie wbrew indywidualności. Proszę państwa, jeśli my chcemy sięgnąć indywidualności, to mamy wszelką sposobność do tego w świecie form. W tym czy innym matriksie będą istniały indywidualności. I tą możliwość wszędzie mamy. W każdym świecie form. Ale to nie wyrzuca nas z jedności. Cały czas, tak jak mówiłem, nie przestajemy być, niektórzy to nazwą wręcz dziećmi bożymi, czy też nie przestajemy być połączeni ze źródłem, wręcz nie przestajemy być źródłem, być rdzeniem, być częścią całego wszechświata. Jesteśmy tym stale. Jesteśmy stale, proszę państwa, w jedności, tylko nie jesteśmy stale w świadomości bycia w jedności. Bycie w jedności to bycie ponad indywidualnością, czyli odczuwanie, świadome widzenie, odbieranie tym czy innym sposobem, że istnieje coś ponad indywidualnością, czyli moim własnym ja. Ale to nie zaprzecza istnieniu naszego ja, naszego centrum. To tylko pozwala nam zrozumieć, odczuć, że nasze ja jest integralną częścią całego wszechświata. To jest aż tak proste. I jeżeli naprawdę to poczujecie, nie chodzi o zrozumienie logiczne. Oczywiście weźcie to na swoją logikę. Od tego warto zacząć, ale naprawdę pomyślcie nad tym, wczujcie się, co rozumiecie jako jedność. Tylko ja teraz wyjdę może z oceniającą krytyką, ale muszę tą uwagę poczynić, bo wiele osób uważa, że to poczucie jedności to empatyczne odczuwanie istot. Proszę państwa, empatyczne odczuwanie istot jest tylko kolejnym poziomem percepcji. To jest tylko patrzenie, a nie widzenie. Empatyczny odbiór jest bardzo fajny, ale jako droga do celu. Jako składowa. Jeżeli chcecie odczuć jedność, to nie na zasadzie, że czujecie emocje drugiej istoty. Nie na zasadzie, że czujecie bliskość danej istoty. To jest oczywiście, nie chodzi mi o to, żeby to odrzucać, ale to nie to. Nie to, że widzicie wszech ogarniające was formy. Nie to, że czujecie się lekko, swobodnie w rzeczywistości. Nie to, że czujecie, że nawet, że wasz dom jest wszędzie. To jest to, że czujecie wewnątrz siebie to samo, co na zewnątrz siebie i w związku z tym nie odróżniacie jednego od drugiego.
to jest to, że wy to wszechświat, wszechświat to wy, Bóg to wy to Bóg, że tak naprawdę nie macie iskry Bożej w sobie, tylko jesteście elementem tego Boga, jesteście tym Bogiem, albo Bóg jest wami, ale nie chodzi to o wygórowanie ego, nie, że o, teraz ja mam super moc, jak ja się czuję wielki i wspaniały. Też nie o to chodzi. Rozumcie. Czucie, bycie wielkim i wspaniałym jest to fajna treść, ale to nie o to chodzi. To jest bycie ponad formą. To, o czym w tej chwili wymieniłem, te wszystkie czym się nie być, to są formy. One są fajne. Nie chodzi o to, żeby je odrzucać. Zrozumcie, poczucie swojej mocy jest super ważne. Poczucie swojej boskości jest super ważne, ale poczucie swojej boskości nie jest byciem w jedności, czyli byciem boskością. Macie być boskością, a nie myśleć, co jest byciem boskością. Przy czym? Oczywiście w tej rzeczywistości materialnej Matrixie się zapytacie mnie, czym się to objawia. To się objawia czymkolwiek. To nie chodzi o to, żeby się to czymś objawiało bezpośrednio, bo to się nie objawi, to znaczy może się objawić, ale to się nie objawi koniecznie tym, że zacznie się ten, świecić tęczowym kolorem. To niekoniecznie się objawi tym, że zaczniecie lewitować, przewidywać przyszłość, jednym skinieniem palca zmieniać rzeczywistość. To się objawi tym, co wy będziecie czuli w sobie. A to, co wyjdzie na zewnątrz, to i tak będzie zależało od waszej indywidualności, bo ten Matrix, który w tej chwili jesteście, jest światem form i ta adekwatność wszechświata powoduje, że on ten światem form pozostaje. Świadomość tego faktu po prostu polega na tym, że tak jak zresztą w Matrixie to było świetnie w filmie pokazane, Neo mógł żyć poza Matrixem i mógł żyć w Matrixie i też w Matrixa mógł wchodzić świadomie i doświadczać, ale to chodzi o to, żebyśmy mogli my świadomie do Matrixa wchodzić i doświadczać, albo nie musieć doświadczać Matrixa, być w Matrixie i wiedzieć, że to jest Matrix, ale nie znaczy, że walczyć z Matrixem. I proszę Państwa, być w jedności, dlaczego być ponad indywidualnością? Ja mam takie inne powiedzenie, bardzo często przeze mnie powtarzane. Poprzez indywidualność do jedności. Bo jeżeli my, mając niestety, bardzo fizyczne, a nie chodzi o to, żebyśmy się oderwali od rzeczywistości, bardzo fizyczne, częstokroć ograniczenia różnego rodzaju, nie zrozumiemy swojej indywidualności, to o zrozumieniu jedności, to jedyne, co my dojdziemy, to do formy, a nie przejdziemy ponad formę. Jeżeli nie poczujemy swojej indywidualności, nie poczujemy swojej boskości. Jak nie poczujemy swojej boskości, to nie sięgniemy do swojego rdzenia i nie wyjdziemy poza formę. Bez wyjścia poza formę nie poczujemy prawdziwej jedności. Sposobów jest na to multum. I mi nie o to chodziło, proszę Państwa, żeby Wam sprzedać recepturę, jedyną słuszną prawdę. Bo i tak takowej nie ma. Ale żebyście wy mogli tą tak zwaną prawdę każdy odkryć w sobie i zobaczyć, żeby każdy miał możliwość zobaczyć, że jak odkryje prawdę w sobie, to odkryje ją też wszędzie indziej. I to jest też ta droga do akceptacji rzeczywistości. Na różne sposoby się ona odbywa. Materializuje się na tysiące, tysiące, miliony, miliardy i tyle, ile istot, a może i więcej niż istot, sposobów na to jest. Ale nie ograniczajcie się po prostu do tego, co ja mówię. Tyle mi tak naprawdę o to chodziło. Jeszcze w opisie dzisiejszej audycji pozwoliłem sobie zwrócić na taką uwagę, ważną rzecz. A propos, proszę Państwa, rzeczywistości.
że ta wszechduchowość, wszechobecność tego ducha, tej głębi we wszystkim jest. I żebyśmy rozumieli, to ja podam Państwu ważne przykłady do zrozumienia rzeczywistości, że ten cykl, powiedzmy, reinkarnacyjny, z którego ewentualnie można się wyrywać, o czym jeszcze trzy słowa dopowiem, jak skończę ten wywód, ale ten cykl reinkarnacyjny, z którego możemy się wyrywać ewentualnie, on jest obecny na wszystkich poziomach form. Matrixy, czyli rzeczywistości, pseudo w sumie rzeczywistości, w które się wcielamy, też podlegają reinkarnacji. Cywilizacje podlegają reinkarnacji, nasza planeta podlega reinkarnacji, galaktyka podlega reinkarnacji, bo przychodzi z formy w formę i przyjmując liniowe oczywiście pojęcie czasu, no bo nie będę się tutaj rozwodzić jeszcze na głębsze detale, szczegóły, może przychodzić się w to wcielać kolejna forma, tak jak my w trakcie naszego życia przechodzimy kolejne etapy, a nawet możemy się ponownie wcielić za danego życia, to tak samo planeta może się wcielić za danego życia, Matrix, może się nowy Matrix wcielić. To się, proszę Państwa, też w tej chwili właśnie dzieje. Powoli wciela się nowy Matrix. Jaki to będzie Matrix? To zależy od wszystkich składników tego Matrixa. My też jesteśmy, proszę Państwa, składnikiem tego Matrixa. W jakimś sensie, bo wchodzimy w nim, z nim w relację, chcemy czy nie. No, to znaczy, możemy nie być w relacji z Matrixem. Z punktu widzenia przestrzeni egzystencjalnej objawiałoby się to pozbyciem formy w tym Matrixie, czyli po prostu anihilowaniem ciała, czyli śmiercią fizyczną. Mamy oczywiście taką możliwość, ja nikomu nie zabraniam, tylko zapytajcie się siebie, czy o to tutaj chodzi, czy to jest rozwiązanie. Zerwać w ten sposób więź z Matrixem. Nie, proszę Państwa. To, co mówiłem wcześniej, znalezienie swojego miejsca w rzeczywistości, a nie odrzucanie rzeczywistości. Lub tworzenie swojej rzeczywistości, czyli tego swojego domu w tym świecie. I teraz pozwolę sobie wrzucić jeszcze, że tak powiem, tutaj na tapetę kolejną grafikę z pewnym tekstem, który ma dać Państwu mocno do myślenia. Nie wiem, szczerze mówiąc, ile osób zrozumie, co chciałem przekazać. Ucieszę się, im więcej osób to zrozumie. Bardzo będzie mi miło z tego powodu, ale nie znam odpowiedzi, mówię wprost. Proszę Państwa, formy, umierając, tworzą formy form. Formy form tworzą matriksy. Matriksy tworzą rzeczywistości, lecz rzeczywistościami nie są. Matriksy także podlegają reinkarnacji. Rzeczywistości są źródłem, a matriksy wcieleniem. Proszę Państwa, żaden matriks, czyli także ten nasz ziemski, nie jest rzeczywistością, ale jest niejako odbiciem rzeczywistości. Tak samo jak nasze wcielenia, nasze życia tutaj na Ziemi są tylko odbiciem nas, naszej duszy, naszej głębi, tego, co jest poza formą, a nawet poza formą formą, bo dla nas wcieleniem, naszego, dla nas, my tu jesteśmy formą. Naszą formą form jest nasz korsup, z którego przychodzi wcielenie. Tym, co jest poza formą, jest nasza dusza. I matriksów dotyczy to dokładnie to samo. Fizyczne te budowle, budynki, struktura, administracja i tak dalej, to jest cały ten matriks, to jest ta forma. Formą form tego matriksa jest pomysł, który istnieje gdzieś tam wyżej, w zasadzie na piątej gęstości. Jak ten Matrix ma być zorganizowany, wedle jakich zasad, czego istoty tu mają doświadczać. Tak samo jak my przychodzimy czegoś doświadczać,
tutaj. Tak samo Matrix jest po to, żeby czegoś w nim doświadczać i żeby rzeczywistość, czego, tak jak dusze samo siebie doświadczają, tak rzeczywistość samo siebie doświadcza poprzez Matrixy. I właśnie tą duszą Matrixów są rzeczywistości. Matrixy nie są rzeczywistością, ale są materializacją rzeczywistości. Także wielokrotnie się spotykałem z pytaniami a propos iluzji Matrixa. Matrix jest z jednej strony iluzją, ale jest też jak najbardziej rzeczywistością w tym sensie, że jest odbiciem. W Matrixach się, proszę Państwa, nie zadzieje nic, czego nie ma na poziomie tych najgłębszych potencjałów. Tylko trzeba mieć świadomość tego, że na tych najgłębszych potencjałach istnieje więcej niż to, co się w danym momencie materializuje, że jest wiele form możliwości tego materializacji. I kończąc powoli wykład, a przechodząc zaraz do części pytaniowej, zwrócę Wam jeszcze raz na to uwagę, żebyście pamiętali, że jest wiele możliwych ścieżek zmaterializowania swojego potencjału, że macie prawo do świadomego wyboru, że macie prawo pamiętać, kim jesteście, bądź nie pamiętać, kim jesteście. Że macie prawo, pełne prawo kosmiczne do realizowania swojej wolnej woli poprzez dopuszczanie innych istot, żeby za was decydowały, bądź nie. Macie prawo materializować coś w tym Matrixie albo obok tego Matrixa, albo próbować poza Matrixem być. Macie prawo spojrzeć szerzej albo wężej. I nikt niestety nie da wam za to nagrody, ani nikt na szczęście nie da wam za to kary. Bo doświadczanie rzeczywistości, to jest takie śmieszne stwierdzenie, ale jest w pewnym sensie nagrodą samą w sobie i to daje wam możliwość obracania formami. Jak lepiej obracacie formami, to z jednej strony jest zabawa, ale wy wybieracie, jak się możecie bawić, bo możecie się bawić tak, że nie musicie cierpieć, bo możecie bawić się w przestawianie klocków i to jest też fajna forma, a możecie się bawić w bijatykę, tak jak małe dziecko. Może bić się z kolegami, albo może budować. Nie jest żadne lepsze, gorsze, ale jedno i drugie powoduje jakieś konsekwencje na poziomie form, bo zrozumcie, wasza dusza, wasza głębia nie będzie miała do was żadnego żalu. Tam nie ma na tym poziomie żalu. Na tym głębokim poziomie, poza formami, nie ma żalu i nie ma cierpienia. Ale na poziomie form istnieje to jako doświadczenie, jako jedna z możliwych form samoedukacji. Więc proszę, świadomie decydujcie, jaką formę edukacji, doświadczania, bądź prób, form wyzwolenia się z cyklu ewolucyjnego wybieracie. A jak się jeszcze można wyrwać, proszę Państwa, dojście do siódmej gęstości, dojście do pierwszej gęstości, bo macie prawo rozłożyć swoją formę, macie prawo zmienić swoją ścieżkę ewolucyjną, tylko musicie przez jakąś formę dojść, jak to zrobić. Bądź możecie tu i teraz doświadczać głębi rzeczywistości poprzez siebie i wcale w związku z tym nie czuć konieczności wyrywania się z cyklu ewolucyjnego, a potraktować to jako świadome wchodzenie właśnie w matriksy, podczas gdy i tak potraficie świadomie być też poza Matrixami. Nie będę sugerował, które rozwiązanie jest najlepsze. Każdy wybierze sam. No, to ja teraz poproszę o pytanka. Przyznaję, że w międzyczasie się lekko zaangażowałem i nie patrzałem, co tutaj się działo na czacie. Nie będę narzekał, jeżeli zarzucicie mi pytaniami na czacie, nie nadążę ich czytać, ponieważ nie zaszkodzi mi krótka przerwa w gadaniu, więc poproszę najlepiej 10 pytań na sekundę i zaczynamy zabawę dalszą.
No tutaj widzę kolejne pytania a propos pochówku. Rzeczywiście ten temat już parę razy było mówione. Może rzeczywiście pozwolę sobie w tej chwili trochę szerzej powiedzieć. Proszę Państwa, czytam pytanie. Proszę powiedz o kremacji i rozsypywaniu prochów. Jaki to ma wpływ na istotę ludzką? Proszę Państwa, pierwsza sprawa, jeszcze raz a propos odchodzenia naszego z tego świata materialnego. Dla nas samych, z poziomu tych struktur, form, ma to znaczenie, ponieważ wpływa na przenoszenie świadomości, to jak my, że tak powiem, z tego świata odejdziemy. Łatwiej jest nam jako istotom w momencie, kiedy odchodzimy w harmonii. A harmonia odbywa się na różne sposoby i każdy ma swoją harmonię, bo jest trochę inną istotą. I w zależności od tego, jaka jest sytuacja, jest odpowiednia forma. Generalnie dla większości istot, w szczególności istot będących w cyklu reinkarnacyjnym ziemskim, jednak tą optymalną formą byłby pochówek w ziemi, wcale nie spalenie, tylko że byłby to pochówek dobry w momencie, gdyby ten rytuał pochowania był dobry. Co znaczy dobry rytuał pochowania? Nie chodzi o różne szopki, które mielibyśmy dookoła tego wykonać i jak pięknie to ma wyglądać, jakiego koloru stroje ubrać albo nie ubrać, tylko chodzi w dużej mierze, jak bliskie istoty nam postąpią w tym pochówku i jak odejdziemy tego świata, w jakiej relacji z istotami. To jest ważna rzecz, żebyśmy pamiętali, bo jeżeli my przyszliśmy tutaj, wcieliliśmy się, to weszliśmy w konkretne relacje, zarówno na poziomie struktur, jak i na tym głębokim poziomie, na poziomie dusz. I te inne istoty mogą nas albo chcieć wspierać, albo blokować, puścić dalej, bądź nie puścić. I dla nas generalnie łatwiej byłoby, gdyby te istoty chciały nas puścić, a więc nie trzymały w sobie żalu, zawiści, złości, roszczeń i pozwalały odejść. Ziemia, w szczególności istoty stąd, jak najbardziej akceptuje. Daje tą siłę, która pozwala po śmierci istocie skutecznie wyskoczyć do tej swojej głębi, do tego swojego ja, do korsupa i sięgnąć tam łatwiej świadomością. Ale jest tak, że bardzo często bliskie nam osoby, które tutaj mamy, no niestety posiadają wiele różnego rodzaju programów ograniczających. Trzymają nas swoim żalem, chcą, żebyśmy na siłę zostali. I to blokuje częstokroć nasze odejście. W tym wypadku spalenie jest o tyle lepsze, że zamiast spętać nas w polu ziemskim i w związku z tym jeszcze bardziej powiązać z istotami, które nas tutaj przytrzymują, pozwala wyrwać się jakby trochę bardziej z tej formy. To jest taki gwałtowniejszy wyskok. I ten gwałtowniejszy wyskok pozwala na łatwiejsze, świadome wyjście. Przy czym zaznaczam, nie jest to koniecznie rozwiązanie optymalne i forma tak naprawdę pochówku powinna być dobierana indywidualnie, w zależności od sytuacji i potrzeb. To oczywiście też znowuż nie oznacza, że jeżeli ten pochówek nie jest odpowiedni, że nie mamy formy przejść świadomie dalej, ale jest to bądź ułatwienie, bądź utrudnienie. I w niektórych przypadkach to może decydować o tym, czy na przykład ktoś wniesie wkład danego wcielenia do swojego kursupa, czy niekoniecznie, czy wręcz, czy będzie miał szansę przejść z poziomu prekursupa na poziom kursupa. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o rozsypanie prochów, to znowuż jest to kwestia relacji z ziemią.
Jeżeli ktoś za życia miał silną relację z ziemią, to rozsypanie prochów, a w każdym razie skuteczne rozejście się jego ciała w ten czy inny sposób jest fajnym rozwiązaniem, dlatego że automatycznie to ten zapis tkwiący także na poziomie ciała, ten wręcz można by powiedzieć na poziomie kwantowym, rozpuszcza, rozprowadza, pozwala się rozejść planecie i wzbogacić informacyjnie planetę o jego własny dorobek, a jednocześnie daje planecie więcej jakby siły do wypchnięcia tej istoty, no można by powiedzieć po śmierci, na wyższy poziom. Poprzez właśnie głębię tego doświadczenia. Tutaj pytanie, na którym w tej chwili sam się muszę, powiem szczerze, zastanowić. Jest może ono trochę filozoficzne, ale naprawdę mające całkiem niezłą głębię i sens. Proszę Państwa, już czytam. Czy można mieć dług nulifikacyjny wobec samego siebie? Proszę Państwa, zależy jak na to spojrzeć, bo rzeczywiście można samemu sobie wewnątrz swojej strefy nulifikacji wytworzyć naprężenie. No i to można potraktować jako dług nulifikacyjny. Ba, jeżeli mówimy o długach karmicznych, czyli konieczności czegoś odpracowywania, jeżeli tak to nazwiemy, to częstokroć to nie powodują aż tak ważne, wielkie rzeczy jak przepracowanie czegoś poza formą, tylko czasami nasze programy, które sami sobie wrzucamy, czyli chociażby właśnie cierpiętnictwo, martyrologia. I nie mówię, że jedyne, ale są to świetne przykłady, że tak powiem, samemu zakładania sobie karmy. Także w tym sensie można mieć dług nulifikacyjny wobec siebie, czyli dług w postaci znajdowania sobie sposobów, metod i systemów iluzji na niepoznawanie swojej głębi. Też tak to można traktować. Tutaj pytanie takie złożone znowuż. Jaki udział procentowy mają równoległe wcielenia korsupa? Procentowe zapełnienie całościowe korsupa, o którym jest mowa, czy indywidualne wcielenia mają swoje 100% do zapracowania? Proszę Państwa, tutaj jest bardzo różnie. Z grubsza jest tak, że najczęściej korsup, wysyłając ileś wcieleń na raz, można by powiedzieć, dzieli swój potencjał pomiędzy te wcielenia. Ma to swoje plusy i minusy, bo plusem jest szybkość przepracowania, a jakimś pewnym sensie minusem na poziomie form jest to, że dane wcielenie w związku z tym, doświadczając ewentualnie możliwości z korsupa, doświadczy ograniczeń do korzystania z jego potencjału, ale jeżeli macie taką możliwość, że, znaczy jeżeli jesteście w sytuacji, że macie wielokrotne wcielenie, to naprawdę się tym nie przejmujcie z bardzo prostego powodu. Ja osobiście nie spotkałem, nie mówię, że nie ma, ale ja osobiście jeszcze nie spotkałem nikogo, kto by prywatnie w swoim danym jednym wcieleniu uosabiał więcej niż kilkanaście procent potencjału swojego korsupa. Co to oznacza? Że jeżeli macie chociażby dwa czy trzy wcielenia, to nadal ten bufor pozostaje bardzo duży i zwykle i tak ten, szczerze mówiąc, na tyle duży, że go nie wykorzystacie w trakcie wcielenia. Także to po prostu nie stanowi problemu. Natomiast jeżeli chodzi o zapracowanie, to proszę Państwa, indywidualne wcielenia otrzymują zwykle odrębne treści do przepracowania dla korsupa, ponieważ po to on zazwyczaj to robi, żeby dane osobne wcielenia pracowały nad innymi treściami. Także mają zwykle inny zakres do zrobienia. Nie jest to reguła stała, ale bardzo powtarzalna.
Widzę tutaj dosyć głębokie pytanie. Faktycznie znowuż będę musiał się sam dobrze zastanowić i żeby się jeszcze przy okazji nie wkopać, ale jak najbardziej mi się to podoba i szczerze mówiąc, bardzo się cieszę, że Państwo zadają tego typu pytania. Ja teraz cytuję z czata. Mówiłeś, Jacku, o przykładzie programu litości, który wywodzi się z energii żalu. A z jakiego źródła wywodzi się pojęcie lub program wiary lub nadziei i dlaczego te pojęcia są tak ograniczające dla umysłu? Przecież moglibyśmy powiedzieć, że coś wiemy lub że jesteśmy na coś otwarci, albo że jesteśmy czegoś świadomi lub mniej świadomi. Proszę Państwa, programem wiary lub nadziei jest troszeczkę inna kwestia jednak niż z programem żalu, bo program zarówno wiary, jak i nadziei jest o tyle ograniczający, że nie jest już w tej chwili adekwatny. To znaczy się do tego, co jest dostępne na przestrzeni, nie jest adekwatny do tych potencjałów, które w tej chwili chcą się zmaterializować. To akurat, proszę Państwa, wcale nie oznacza, że zawsze był nieadekwatny. To oznacza, że o tym, co my w tej chwili mówimy, a kieruję to ewentualnie do artykułu znajdującego się na stronie hiperfizyka.pl, bodajże etapy, czy też no chyba etapy rozwoju cywilizacji, w którym jest to troszeczkę bardziej opisane. Chodzi o to, że jest to związane po prostu z konkretnym etapem. Żeby przejść do kolejnego, trzeba przepracować treści z danego etapu. Nie chodzi o to, żeby zaprzeczyć tak naprawdę wierze i nadziei, tylko że one w tej chwili są programami ograniczającymi, swego czasu były rozwojowe. Natomiast przyznaję, że jest pewna nutka tutaj, czegoś, co nawet w filozofiach wschodu jest określane mianem, że tak powiem, siły, czy też czasami potencjału, no ale powiedzmy najczęściej siły ignorancji. I rzeczywiście jedna z tych, znaczy jakby po części siła ignorancji napełnia wiarę lub nadzieję. I ja zaznaczam po części, bo zależy, co zrozumiemy jako wiarę lub nadzieję, ale proszę Państwa, jeżeli oczyścimy, że tak powiem, nasz odbiór wiary lub nadziei z tego potencjału, czy też siły ignorancji, to może się okazać, że będą to elementy bardzo rozwojowe i nawet nam bardzo przydatne. No, tyle, że przyznam, że przy tym, co nam tutaj w tej chwili Matrix funduje, jest to zwykle dosyć skomplikowane i ja nie twierdzę, że niemożliwe, bo można to zrobić, ale przemianowanie ich, czyli jakby wbudowanie innych treści pod wiarę, nadzieję, na tyle mocno je zmienia, jeżeli się pozbędziemy tych blokujących elementów, że właściwie naprawdę należy użyć innych pojęć, czyli zamiast właśnie wiary, wiedzę, a zamiast nadziei wprowadzić świadomość. No i no tyle w temacie, jakby to można powiedzieć. No to jest ciekawe pytanie. Ale jak Matrix jest tylko odbiciem, to Matrix nie czuje. Proszę Państwa, Matrix jak najbardziej czuje, bo Matrix jest odbiciem rzeczywistości, tak jak samo jak nasza jako forma, tak samo my jako forma jesteśmy odbiciem swojej duszy, czy też przestrzeni, ale czujemy. Prawda? No i Matrix też czuje. Też można to w pewnym sensie potraktować jako świadomy byt, bo może niekoniecznie istotę, ale jako świadomy byt jak najbardziej. No już tutaj kolejne większe pytanie.
tak wiele ludzi będących obecnie na Ziemi potrzebuje doznać bierności, bezczynności, braku jakiejkolwiek mocy? Czy to jest bardziej spowodowane ich poziomem rozwoju? A może jednak to wszystko je. Momencik, nie widzę końcówki. No nie wiem, co miało być tutaj do końca. W każdym razie, proszę Państwa, jeżeli chodzi o tę potrzebę, niewątpliwie wiele istot tutaj przybyło, żeby tego typu doświadczenia odebrać. A kolejna sprawa to oczywiście sam poziom, który tutaj istot jest, powoduje, że naturalnie istoty, które są na poziomie prekorsupa, z punktu widzenia istot posiadających korsupa, wykazują się biernością chociażby w działaniu, myśleniu. To jest prawda. O tyle, że wiecie co, tak wcale nie musi być, bo owszem, powiecie może, że oceniam, czy segreguję, ale istoty mające jednak tego prekorsupa mają po prostu na poziomie formy, czyli wcielenia w tym wypadku, mniejszy potencjał niż istota z korsupem. No i po prostu o wiele ciężej im wykazać się jakiegoś rodzaju kreatywnością, że tak powiem, w zajmowaniu się otaczającą rzeczywistością i samym sobą. Lecz nie znaczy, że nie mogą tego robić. Mogliby, gdyby mieli ku temu lepsze warunki. I gdyby, proszę Państwa, na przykład tak się dziwnym trafem nie zgadzało, że Matrix, w którym w tej chwili jesteśmy, jest nastawiony, żeby na wszystkie możliwe sposoby odwracać uwagę, na wszystkie możliwe sposoby dawać gotowce we wszystkim, to istoty także z prekorsupem by się po prostu mobilizowały do jakiegoś poziomu twórczości. Owszem, być może nie byłby to poziom super głębokiej filozofii i przemyśleń, ale to nie o to chodzi. Wystarczy, żeby każdy tworzył rzeczywistość wokół siebie na tym poziomie i z tymi treściami, które do niego pasują, a naprawdę zaznaczam wam, że świat byłby kompletnie inny. Ja wiem, że w tej chwili jest to tylko piękna idea i słowa, które ja wypowiadam i możecie powiedzieć, ale co w związku z tym, prawda? Wiecie Państwo, odpowiadam na pytanie. Ja też nie do końca wiem, jak to należy osiągnąć. Gdybym, szczerze mówiąc, w tej chwili szczegółowo posiadał wiedzę, jak to osiągnąć i zrealizować krok po kroku każdy element, to pewnie bym już to uzyskał. Ja wiem, jak realizować elementy zmiany podejścia ludzkiego na ten moment, ileś może kroków do przodu. I z jednym z elementów jest to, co po prostu ja potrafię robić, czyli właśnie przekazywanie Państwu jakichś, powiedzmy, alternatywnych informacji. I tu nasze wspólne prace wolnej ludzkości, czyli też budowanie i wspieranie właśnie budowania, wręcz można by powiedzieć, tego alternatywnego Matrixa, co się powoli zaczyna dziać. Jest jakieś tam tempo. Różne oczywiście wyboje po drodze mamy, i wiadomo, że różnie to wychodzi. Także się uczymy na błędach i różnie to bywa. Absolutnie się przyznajemy do tego, że nie zawsze było idealnie i wiemy, że nie zawsze idealnie będzie, ale nie o to chodzi, proszę Państwa. Bo jeżeli będziemy chcieli wykonać coś idealnie, teraz już możemy, brzydko mówiąc, usiąść na dupie i powiedzieć, że rzeczywistość jest zła, mam to gdzieś i nic nie robię. Ja przynajmniej takiego podejścia preferować nie będę. Okej, dalsze pytania. To jest takie pytanie znowuż filozoficzne, moralne, może mógłbym powiedzieć. Dążenie do rozwoju i rozpadu są równie wartościowe. Proszę Państwa, zależy, z której perspektywy spojrzymy. Jeżeli spojrzymy z perspektywy form lub form, to można by w pewnym sensie przyjąć, że dążenie do rozpadu jest mniej wartościowe, ale jednak jeżeli wychodzimy zupełnie poza formy,
No to jest element procesu całego wszechświata i ewidentnie widać, że wszechświat, dając tą swobodę, poddaje tą możliwość tego rozpadu i jest on też bardzo potrzebny, ba, są istoty, które się bardzo dobrze spełniają w tej roli. Także tutaj bardzo łatwo jest w ocenę wejść i krytykę tego typu istot. A warto naprawdę zrozumieć, że one też spełniają jakąś rolę. Fakt, że z poziomu istoty, która się rozwija, bądź chociaż próbuje się rozwijać, styczność zwykle z istotą rozpadającą się nie jest przyjemna, ale to naprawdę nie znaczy, że to jest istota zła. To jest istota, która, no, powiedzmy, przepracowuje rzeczywistość w inny sposób, ale też ma pełne prawo do tego. Także to jak może właśnie a propos takich apeli, oczywiście tutaj pytanie jest celowe, ja przypuszczam nawet zrozumienie jest głębsze osoby, która to zadała, ale wiecie co, naprawdę łatwo jest wejść w ocenę. A ona jest często ograniczająca, to szufladkowanie właściwie, proszę Państwa, bo może oceniać to się bać nie powinniśmy, ale szufladkowanie po prostu ogranicza. No właśnie, też macie prawo oceniać, też nie jest to złe, tylko jak za często to robimy, to po prostu nas samych to ogranicza. Nie tego, którego ocenicie, tylko no, nas samych, jeżeli to robimy. O, to jest ważne pytanie. Faktycznie będę musiał króciutki wywód tutaj poczynić, żeby była zrozumiała odpowiedź. Czy skoro część egregorów jest na czwartej gęstości, na przykład muzułmański, czy to oznacza, że prekorsupy pochodzące z tych egregorów też zostają na czwartej gęstości? Nie zupełnie, proszę Państwa. Bazowe jakby źródło wszelkich większych egregorów ziemskich i tak będzie miało swoją, powiedzmy, matrycę, czyli formy na piątej gęstości. Natomiast różnego rodzaju formy będą posiadać. Może mieć egregor na piątej, formę może mieć na czwartej, formę może mieć na trzeciej gęstości. I tego typu egregor, czyli przykładowo ten muzułmański, ma formę na gęstości czwartej, ale same struktury prekorsupów i tak będą się znajdować na gęstości piątej. Tyle, że w związku z tym, że forma, która znajduje się w prekorsupach, będzie się zapisywać tylko w zasadzie poza szczególnymi wyjątkami, tylko do maksymalnego poziomu egregora, w którym są, czyli do formy czwartogęstościowej, a więc istoty będące w egregorze. I to ściśle, jeżeli są ściśle oczywiście w egregorze i nic nie wychodzą poza egregor czwartogęstościowy, to też treściami nie będą nic wychodzić poza treści czwartogęstościowe, czyli ani kropelki piątej gęstości. W tym sensie będzie ta różnica. Czy ludzie naprawdę muszą w coś wierzyć, lub co gorsza, nie wierzyć? Czy to słowo wiara i jego mgliste pojęcie zostało zaprojektowane, aby bardziej nas uwięzić w Matrixie? Proszę Państwa, wiecie co? Tu nie można na to jednoznacznie odpowiedzieć. Na pewno wiele programów związanych z wiarą to celowe programy ograniczające. Natomiast samo pojęcie wiary, owszem, jak najbardziej powstało jako integralny element Matrixa, w którym jesteśmy, ale ciężko to jednoznacznie nazwać elementem ograniczającym, bo jednak nawet przez pojęcie wiary, jako ono by czasami naiwne nie było, istoty też
potrafią doświadczać swojej głębi. W związku z tym ja nie mogę wprost powiedzieć, że na pewno jest ono zawsze ograniczające. Chociaż oczywiście istnieją lepsze sposoby doświadczania i skuteczniejsze po prostu formy niż wiara, ażeby no, samo się doświadczyć i też się rozwijać. Ok, kolejne pytanie. Czy numerologia właściwie odczytuje karmę? No, proszę Państwa, gdybym ja był mocno wyedukowany w numerologii, to może miałbym pełne kompetencje, żeby się tutaj wypowiedzieć. Powiem tak, z tego, co miałem okazję zobaczyć, jak to funkcjonuje, a miałem parę osób poznać, które całkiem nieźle sobie z tym radzą, faktycznie odzwierciedlenie tych treści istoty na poziomie numerologii bywa całkiem niezłe. Niemniej jednak, czy to będzie astrologia, czy to będzie numerologia, czy to będzie układanie kart, czy to będzie szczytywanie tej czy innej postaci, formy, to zawsze jest tylko takie mapowanie rzeczywistości. To znaczy się, numerologia, jeżeli to będzie naprawdę czujący i dobrze, że tak powiem, interpretujący numerolog, to wiele tych treści z naszej głębi odczyta. Natomiast sama mechanika danego procesu, czy to w tego, czy innego, daje odpowiedzi bardzo płytkie i naprawdę bardzo dużo zależy od osoby, która to będzie wykonywać, jak to będzie wykonywać. Czy za pomocą myślokształtów i podjętych, nie wiem czego, bo tutaj nie dodane, można osiągnąć wszystko? Na przykład sami możemy się uzdrowić, osiągnąć sukces, spełnić marzenia itd. Czy wszyscy tak mogą i od czego to zależy, że jednak wszyscy nie mogą? Bo tutaj domyślam się końcówki. Proszę Państwa, oczywiście, że poprzez różne myślokształty możemy wpływać na rzeczywistość, no ale z tym osiągnięciem wszystkiego to weźcie pod uwagę właśnie to, że wy macie wolną wolę, ale inne istoty też mają wolną wolę i właściwie tego nie przeskoczycie. Ja może nawet w ogóle powinienem o takiej ważnej powiedzieć sprawie, że nieraz się wydaje, że jakimś innym istotom udaje się złamać naszą wolną wolę. Proszę Państwa, nie ma w rzeczywistości czegoś takiego jak złamanie wolnej woli, tylko ze strony innej istoty może być dopuszczenie się zrealizowania z naszej strony, znaczy czy poprzez nas, czy w nas, aspektu, którego my nie jesteśmy w tym momencie świadomi. Czyli podając innym prostym przykładem, jeżeli my z poziomu osobowości mówimy nie, ale na poziomie wyższego ja wobec jakiejś innej istoty wyraziliśmy zgodę na dane działania, no to ta istota niekoniecznie łamie naszą wolną wolę. I nad tym należy się zastanowić, czy na pewno na wszystkich poziomach nasza wola jest spójna co do danego sytuacji, postępowania, życzenia itd. I jeżeli chodzi, Państwo tutaj macie, jest pytanie, czy można osiągnąć wszystko? Tak, proszę Państwa, możemy w Wszechświecie zrobić dokładnie wszystko, to na co nasza istota wyrazi zgodę na wszystkich poziomach. Wtedy się możemy zrobić dokładnie cokolwiek, jeżeli będzie zgoda z nas, od strony nas samych na wszystkich poziomach. A to, że nie zawsze jest tą zgodę uzyskać tak prosto, no to już jest zupełnie inna sprawa. Hmm.
Tutaj widzę jakieś takie stwierdzenie ciekawe, nie ma problemu, chociaż szczerze mówiąc zastanawiam się nad interpretacją tego stwierdzenia. Nie ma jakby tutaj, ja nie mam zastrzeżenia ani interpretacji, bo szczerze mówiąc jestem zaabsorbowany bardziej czym innym, ale proszę bardzo o przysłanie jakiejś ciekawej interpretacji, z chęcią się czegoś o sobie też dowiem, bo oczywiście, że ten wykład jest dla mnie też jakimś lustrem, a ja nawet pozwolę sobie przytoczyć tutaj to stwierdzenie, które się znajduje i się powtarza tutaj już na czacie parę razy. Jacku, znalazłeś się na stacji, z której tylko kolejarz może cię zabrać. Oczywiście domyślam się, że tutaj jest sugestia jak najbardziej do filmu Matrix. Mniej więcej ją rozumiem, ale jeśli dostanę jakieś ciekawe rozwinięcie i ewentualną dyskusję, nie obrażę się na dyskusję na bardzo fajnym poziomie. Skoro Matrix jest odbiciem lustrzanym, to gdzie jest oryginał tego Matrixa? Proszę Państwa, Matrix ten, jeszcze raz powtarzam, jako forma, czyli coś, odbicie, jest na trzeciej gęstości wzorzec tego Matrixa, czyli forma formy, jest na gęstości piątej. W sumie szablon na Matrixy znajduje się na gęstości szóstej. Natomiast na samej przestrzeni egzystencjalnej znajduje się w pewnym sensie właściwy Matrix, w tym sensie, że znajduje się treści, na których jest on zbudowany. Czy może być reinkarnowany na Ziemi jako jaszczur i o tym nie wiedzieć? Proszę Państwa, z mojej prywatnej obserwacji i doświadczeń, tak jak najbardziej może być. Szczegółów nawet nie będę podawał, ale powiem tak, spotkałem się wiele razy z przypadkami, no wiele razy to może przesada, ale z kilkoma przypadkami osób wcielonych jaszczurów, które dopiero w pewnym momencie się zorientowały, że takowymi są. Tutaj właśnie jeden taki problem dylematyczny, który dzisiaj po części poruszyłem. Czy dążenie do przerwania kręgu wcieleń, w cudzysłowie buddyzm, jest unicestwieniem szansy na rozwój? Proszę Państwa, nie ma tu prostej odpowiedzi, bo zależy, czy to przerwanie kręgu wcieleń poprzez buddyzm będzie ścieżką adekwatną dla naszego właśnie rozwoju, czy nie, bo dążenie do przerwania kręgu wcieleń poprzez buddyzm jak najbardziej może być drogą do realizacji naszego rozwoju, ale ja nie daję nikomu żadnej gwarancji, że będzie tym, bo to naprawdę jest indywidualne. Ja zaznaczam, w rzeczywistości nie ma takiej sztywnej reguły i ja tylko po objawach mogę powiedzieć, że ten system jest, no może jakichś tam prywatnych obserwacjach i doświadczeniach także, że ten system jest ciekawy, godny uwagi i w wielu przypadkach może być bardzo służący danej istocie, tak samo jak może być, jak każdy inny system, rujnujący dla istoty, przynajmniej formy tej istoty. Tu jest pytanie, proszę Państwa, nad którym ja sam się zastanawiam i szczerze mówiąc, zastanawiam się od jakiegoś czasu i nie znam odpowiedzi. Niestety nie znam odpowiedzi. A już czytam to pytanie, jak zrezygnować ze ścieżki jaszczurzej i wejść na ścieżkę ziemską? Jak to skutecznie zrobić? Proszę Państwa, na ten moment nie posiadam na to żadnej receptury. Szczerze mówiąc, zmiana ścieżki zależy w dużej mierze od właśnie głębi i woli tej istoty i jedyną taką najważniejszą regułą, którą ja tutaj w tym momencie widzę, jest sięgnięcie do swojej głębi i zdecydowanie,
czy chce się rzeczywiście tą ścieżkę zmienić i czy jest to zgodne z treściami, które posiadamy na poziomie duszy. Jeżeli tak, pewnie da się to zrobić, ale ja muszę przyznać wprost, że na razie, przynajmniej w tym wcieleniu, nic mi nie wiadomo, żebym zaobserwował tego typu zjawisko, czy też udało mi się, że tak powiem, taką łopatologiczną metodę na ten temat wymyśleć. Czy istnieje taka metoda? Być może tak. I nawet jeżeli ktoś ją znajdzie, to proszę mi jak najbardziej podać informację o tym. Byłoby to bardzo interesujące. Będę miał na uwadze przemyślenia w tym temacie, bo bardzo z chęcią bym, że tak powiem, udzielił sam takiej odpowiedzi, ale nie znam jej. Także patrząc w tej chwili powoli na godzinkę jeszcze tutaj mijającą, to powiem Państwu jeszcze tylko tak tytułem końca, że żebyście właśnie zawsze pamiętali, że najważniejsze jest to, co Wy macie w sobie, w tej głębi głębi, co czujecie w tej swojej prawdziwej istocie, w tej swojej duszy, poprzez ten rdzeń swojej istoty, a nie koniecznie ta cała gra na poziomie form. Ta gra na poziomie form, odbywająca się przez proces reinkarnacji, jest szalenie nam potrzebna. Należy ją szanować. Nawet tak jak zabawkę, też należy szanować. Ale należy też pamiętać, że gra czy zabawka dalej pozostaje tylko grą i zabawką, której, mimo że się należy szacunek, to też jednocześnie nie jest czymś jedynym i ostatecznym. No i chyba tymi słowami życzę Państwu po tej audycji naprawdę głębokich przemyśleń, wielu wspaniałych wniosków, odkrywania siebie i samemu sobie, jak i Państwa, usłyszenia się za tydzień. Dobranoc.